Siema, z tej strony Aramil, a to jest Świadome RPGowanie z cyklu Znajdź swój system. Dziś posłuchamy o Trail of Cthulhu, czy też jak brzmi oficjalne polskie tłumaczenie, wykonane przez Alice Games, na tropie Cthulhu. Opowie nam o nim Wojch, który nie jedną sesję w Traila już poprowadził. Czy warto? Czy jest to lepszy zewik? Czy Gamszu ma sens? Na te i inne pytania mam nadzieję, że Wojch odpowie. Zapraszam bardzo serdecznie. Ach tak. A więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojch i należę do kolektywu Silnie przed strachem. I w dzisiejszym cyklu Świadome RPGowanie pragnę wam przedstawić, czym jest na tropie Cthulhu. Więc od początku. W zamierzchłych czasach żył sobie ktoś taki jak Kenneth Hive. Wziął on do rąk Zew Cthulhu, znany i lubiany system na całym świecie. Przeczytał go. Zrozumiał, że jest on głównie o śledztwach. I coś go przejęło. W systemie mechanika dawała nam wynik tak lub nie. I pomyślał, że jeśli w śledztwie będzie sytuacja, kiedy bohaterowie muszą znaleźć wskazówkę, a graczom nie uda się zdać testu i nie dostaną wskazówki, to całe śledztwo się nie powiedzie. Więc skontaktował się ze swoim dobrym przyjacielem, Robinem D. Lowem, i postanowił zrobić własne Cthulhu. Dostał pozwolenie od Chaosium, wydawcy Zewu Cthulhu, i przystąpił do prac. Takim sposobem powstał Trail of Cthulhu, czyli stare, dobre Cthulhu z lekko zmienioną mechaniką, a mówiąc lekko, mam na myśli dosyć mocno. Ale zanim przejdę do tych szczególików, pozwólcie, że opowiem dla niewiedzących, czym jest Cthulhu. Wyobraźcie sobie świat 1930 roku. Prohibicja się skończyła, narkotyki leją się ulicami miast Ameryki, wielki kryzys i wojna tuż za rogiem. Ogólne przygnębienie sięga zenitu. A dodając do tego jeszcze mroczny, prawdopodobnie paranormalny wątek, zaczyna dziać się prawdziwy horror. Na tropie Cthulhu bazuje na powieściach H.P. Lovecrafta, pisarza działającego właśnie w latach 20-30, piszącego horrory o niesamowitym świecie pełnym istot, których nie możemy zrozumieć. Wymyślił on mnóstwo horrorów dotyczących przedwiecznych bogów, o niezamierzonych planach i dziwnych działaniach, wiążącymi się z naprawdę czasami makabrycznymi potwornościami. Tym jest ten system. Więc podsumowując. Mroczny świat Art Deco lat 30. XX wieku. Paranormalni, okropni, przedwieczni bogowie i okropny nihilizm wyłaniający się ze zdania sobie sprawy, z czym się tak naprawdę mierzą bohaterowie. Sesje w systemie skupiają się najczęściej na eksploracji nieznanego, mrocznego, na horrorze związanym z obcowaniem z tym całym złem, które wychodzi od ludzi, i pustką, która wychodzi z wątków paranormalnych. I oczywiście śledztw. Bo tak, wierzę, że w kulturze wszystkich gier Lovecrafta zawarte jest śledztwo. Próba dążenia do ultimatywnej prawdy na temat zdarzeń dziejących się na świecie. Jak zauważyliście pewnie, od Zewu Cthulhu już to różni się tym, że przeskakujemy o 10 lat do przodu, do lat 30., gdzie zazwyczaj toczy się pulpa. W latach 30. mamy bardziej realne spojrzenie na to, jaki świat jest. Zaczynając już o samej grze. Kim my właściwie gramy? W systemie nasze postacie nazywa się badaczami. Tymi ciekawskimi. Tymi niezłomnymi. Tymi jakże przenikliwymi personami, które postanowiły odkryć to, co nieodkryte i zgłębić to, co niezgłębione. Żeby stworzyć taką postać, na początek musimy wybrać jej imię, a następnie kim ona jest, czyli zawód. W systemie znajdujemy dosyć pokaźną listę zawodów, które nie są zbytnio ograniczające, które zawierają się w dosyć
szerokiej konwencji i pozwalają grać naprawdę różnymi personami. Po tym wybieramy motywację bohatera. Jest to kolejny element wyróżniający tą grę od Zewu Cthulhu. Tutaj musimy wybrać z listy, albo samą wymyślić, jeżeli jesteśmy dosyć kreatywni, coś, co motywuje naszego bohatera do działania, do brnięcia w te okropne mity. A może to jest ciekawość? Może to jest pech i nasza postać po prostu ciągle wpada na te mity? A może jest to pewien rodzaj chęci zbierania wiedzy i nasz bohater nie może się po prostu powstrzymać przed sięgnięciem po tą tajemniczą księgę? Trzeba pamiętać i trzeba też wiedzieć, że ma to także podstawę mechaniczną. Jeśli w systemie, jeśli podczas gry pojawi się jakiś, powiedzmy to, element związany z motywacją naszego bohatera, mistrz gry może powiedzieć tak: ej, albo sięgniesz po ten element, albo zabiorę ci punkty twojej stabilności. A? Zapytacie się, czym są punkty stabilności i poczytalności? O tym za chwilę. Ale następnie wybieramy nasze umiejętności. Mamy na to dosyć pokaźną pulę punktów. I potem określamy nasze filary poczytalności i stabilności. O ile je w ogóle mamy. Filary poczytalności to jest credo naszego bohatera. Zasady, dzięki któremu funkcjonuje na tym świecie. Filarem poczytalności może być: rodzina jest dla mnie najważniejsza. Drugim filarem poczytalności może być: wszystko co ludzkie nie jest mi obce. Podczas gry będziemy mogli tracić te filary poczytalności, co daje fajny input na grę, kiedy można odegrać stratę jedną z zasad twojego życia. Drugą rzeczą, jaką określamy, jest filar stabilności. Są to postacie niezależne, które tworzy gracz albo mistrz gry, w zależności jak ustalicie, a te postacie niezależne działają jako pomoc psychiczna dla naszego bohatera. Jeśli poświęci nasz bohater gracza wystarczającą ilość czasu na rozmowę z taką osobą, odzyska wtedy ona punkty stabilności. Od razu powiem, że to takie punkty poczytalności z Zewu Cthulhu, ale tutaj jest trochę zmienione, jak mówię, za chwilę. Jeśli postać mamy już praktycznie stworzoną, to musimy jeszcze poznać mechanikę. O co chodzi z tą mechaniką gamżu? Bo widzicie, system ten, jak sam mówi, pomaga mistrzowi gry prowadzić śledztwa. Robin Dillas, czyli twórca tej mechaniki, uznał, że jeśli w systemie istnieje możliwość, że bohaterowie nie znajdą wskazówki, to istnieje pewien problem, ponieważ nie jest wcale ciekawe znajdywanie wskazówek, ale ciekawym jest to, jak bohaterowie je zinterpretują. Więc wymyślił coś takiego. Gracze w systemie mają dosyć potężną pulę umiejętności. I podczas gry, jeśli dochodzi do znalezienia wskazówki, oni używają tej umiejętności, ale nic nie muszą rzucać. Każde użycie umiejętności śledczej traktuje się jako automatyczny sukces. Bohaterowie zawsze dostają główną wskazówkę. Szwancikiem jest to, że mamy punkty umiejętności śledczych. I pytanie, po co nam te punkty? Otóż mówię po co. Za jeden lub w szczególnych przypadkach za więcej punktów możemy osiągnąć dodatkowe benefity w postaci dodatkowej wskazówki, dodatkowej pomocy ze strony, powiedzmy, policjantów, może złodziei, jeśli przekonujemy akurat złodziei do czegoś. I to jest tak naprawdę prawie wszystko. Proste, eleganckie i przede wszystkim szybkie. Takie umiejętności służą nam po to, żeby postawić postać gracza w świetle reflektorów. To jest ten moment, w którym mają zabłyszczeć. To gracz mówi, że chce użyć danej umiejętności, opisuje w jaki sposób jej używa,
i mistrz gry pomaga mu zabłyszczeć inteligencją, krasomóstwem, czy może czymkolwiek innym. Drugą kategorią umiejętności są zdolności generalne. Jest to trochę krótsza, a może dłuższa, szczerze to teraz nie liczyłem tego. Ale umiejętności generalne to są bardziej fizyczne rzeczy. Skradanie się, bijatyka, strzelanie, powożenie, jazda. Na te umiejętności rzucamy kością o 6 ściankach. Mistrz gry ustala poziom trudności, uwzględniając wszelkie modyfikatory i ustala poziom trudności. Jeśli gracz wrzuci na kostce liczbę równą poziomowi trudności albo większą, zdaje ten test. Ale tutaj także mamy punkty umiejętności. One działają tu trochę inaczej, ponieważ dzięki nim możemy obniżyć poziom trudności wyznaczony przez mistrza gry. Dajmy przykład. Graczu, chcesz się wspiąć po drabinie. To głupi przykład, taki dosyć trywialny. Graczu, chcesz się wspiąć po stromej ściance. Potrzebuję od ciebie wyniku 5 wzwyż. Gracz uważa, że to dosyć dużo, więc mówi: w atletyce mam 4 punkty, mój drogi. Więc wydaje 4 punkty i poziom trudności zjeżdża do 1. Co oznacza, że gracz nawet nie musi rzucać. Automatycznie zdaje, bo cokolwiek się stanie, nie wyrzuci mniej niż 1. Oczywiście, mistrz gry, w zależności od stylu, w jakim gracie, w zależności od klimatu, może nie mówić poziomu trudności. I wtedy zaczyna się wydawanie punktów na ślepo. Może to być interesujące, ale to już zależy od was. Następną mechaniką jest mechanika konfrontacji. Jest to, powiedzmy sobie szczerze, kto wyrzuci więcej na kostce D6. Porównujemy przeciwników, porównujemy potwory, porównujemy sojuszników i porównujemy graczy. Jeśli chodzi o walkę, jest ona też dosyć prosta, niezbyt dokładna, nie potrzebujemy mapy taktycznej ani niczego takiego i służy głównie elementom narracyjnym. Podobnie jest z pościgiem, choć przyznam, że ten system podoba mi się o wiele bardziej niż w takim zewie, który jest prosty, szybki, emocjonujący i oczywiście także polega na serii rzutów konfrontacyjnych. Prawdziwą różnicą jest stabilność i poczytalność. W zewie Cthulhu mamy pulę poczytalności od 0 do 100. Jest to dosyć abstrakcyjna miara, jak nasza postać jest poczytalna i może działać, może nie, to już zostawiam wam. Tutaj stwierdzono, że jeśli chcemy, żeby było na sesji jakieś ryzyko, to powinniśmy podzielić poczytalność na dwie miary. Na miarę stabilności, która jest na teraz, i na miarę poczytalności, która jest na dłuższe formy rozgrywki. Widzicie, jeśli podczas gry widzimy coś strasznego, wtedy rzucamy na stabilność. Jeśli zdamy test, nic nie tracimy, albo tracimy niewiele. Tylko widzicie, stabilności nie mamy za dużo. Ledwie kilkanaście punktów. W przeciągu jednej sesji możemy nawet zejść na minus, który da nam choroby psychiczne lub który, no, uniemożliwi granie postacią. Daje to niezłego kopa na jednostrzałach, bo umówmy się, nikt 60 punktów poczytalności w zewie Cthulhu raczej nie stracił podczas jednej sesji. Chyba że zobaczył jakiegoś ultra przedwiecznego, ale hej, szansa jedna na milion. Na dłuższe formy rozgrywki, jak mówiłem, została nam poczytalność. Mamy jej bardzo niewiele. 4 punkty? 5? Tracimy ją, kiedy zejdziemy do minus 6 na stabilności, albo 0. Ewentualnie przy spotkaniu z przedwiecznym. Tych punktów nie da się odrobić. Na palpowych zasadach powiedziano, że możemy za wspaniałe rozwiązanie kampanii, za jakiś super finał, przyznać w nagrodę punkt poczytalności. Ale powinno być to rzadkie. Ja zostawiam wam, jak powinniście to zrobić. Świadomość, że mamy coś, czego nie możemy odnowić w grze o, powiedzmy to sobie, zasobach, jest dosyć
stresujące. Ale ja stresujące rzeczy w miarę lubię. Następnym pytaniem, jakie pewnie pojawia się w waszej głowie, czy to jest pulpa, czy klasyk? Dla niewtajemniczonych. Jak mówiłem, H.P. Lovecraft, twórca horrorów, super. Ale jego horrory wyróżniały się czymś takim, jak to określono, kosmiczną grozą. Jest to koncept, że człowiek jest zbyt mały, by pojąć cały świat, choć nawet najciemniejszy ułamek świata. I wtedy pojawia się ta kosmiczna groza, spowodowana niewiedzą. Może ją poczuliście kiedyś w życiu. Przyznam, że znam osoby, które poczuły taką grozę, kiedy myślał o ogromie świata. Zaczęła boleć się głowa, zaczęli się po prostu czuć mali. I o to chodzi w klasycznym Na tropie Cthulhu. O przerażenie graczy tym nihilizmem, tą pustką. I o to też chodziło w pierwotnie Zewie Cthulhu. O przestraszenie. Potem ktoś pomyślał, w latach 30. w Ameryce zaczęto wydawać komiksy palpowe, papkowe, o niesamowitych bohaterach, o szpiegach, którzy zabijali dziesiątki złych żołnierzy i przestępców, by zdobyć benefity dla kraju. Powiedziałem to w strasznie dziwny sposób. Ale chodzi po prostu o czystą rozwałkę, gadające jaszczury z machine gunami i wielkich czarodziei. Ludziom spodobał się ten klimat. Ludziom spodobało się to, że mogą nagle wkroczyć w lata 30. z machine gunem, strzelać do pomiotów Cthulhu i bić z otwartej pięści szantaki. Pościgi, wybuchy, Indiana Jones. To jest właśnie pulpa. Ja ogólnie stwierdzam, że Na tropie Cthulhu zostało napisane w klimacie klasycznego Lovecrafta. Większość podstawowych zasad jest skierowana właśnie do tego purystycznego grania. Uważam, że w sposób, jaki został napisany jakikolwiek podręcznik, lustruje potem na rozgrywkę. I ja, gdybym grał w Na tropie Cthulhu u kogoś, raczej oczekiwałbym klasycznego, ciężkiego horroru o tym, jak te małe mróweczki nazywane ludźmi gubią się w tym zimnym wszechświecie. Ale trzeba, moi drodzy, wiedzieć, że w przeciwieństwie do Zewu Cthulhu, w podstawowej wersji Na tropie Cthulhu jest już możliwość grania pulpy. Tak. W podręczniku mamy szereg zasad do grania po prostu pulpy. Mamy zasady do strzelania z dwóch pistoletów naraz. Mamy zasady zwiększania żywotności naszej oraz przeciwników. Mamy sposoby, jak walczyć z pomiotami Cthulhu. Nie jest tego jakoś strasznie dużo i raczej nie będzie to pulpa pulp, gdzie gracze strzelają piorunami z palców. Gdzie strzelają piorunami z palców i ujeżdżają wielkie potwory. Ale jeśli bardzo chcecie, no, czemu nie? Ja, moi drodzy, preferuję coś takiego, co nazywa się styl mieszany. Ta koncepcja została wprowadzona, o ile się nie mylę, w jednej z kampanii, największej kampanii aktualnie do Na tropie Cthulhu, Eternal Lies, która zostanie wydana po polsku także, pod nazwą Mam nadzieję przedwieczne kłamstwa, mimo że to jest złe tłumaczenie, ale moje tłumaczenie zostanie wydane jako wieczne kłamstwo, dobra. Tam powiedziano tak. Nasza kampania obfituje w pościgi, strzelaniny, wybuchy, ale także i horror, grozę i nie ma w niej za wiele potworów. Więc proponujemy wam granie z tym mieszanym, gdzie żywotność bohaterów jest zwiększona, gdzie jednak kruchość przeciwników jest także zwiększona, ale mimo wszystko nadal bohaterom łatwo oszaleć, gdzie bohaterom łatwo popaść w jakieś zatargi ze złem. I ja preferuję ten styl właśnie mieszany. Trochę pulpy w odpowiednich momentach i trochę klasyka w odpowiednich momentach. Oczywiście wy sami dobierzecie sobie swój ulubiony styl. Ja nie mogę się doczekać, by zobaczyć waszą grę.
ważną rzeczą, którą musimy sobie powiedzieć jak gracz do gracza lub mistrz do mistrza, to jak żywa jest linia wydawnicza na Tropic Tulu. Anielska jest żywa. Obecnie tworzy się podręcznik do grania kultystami podczas jakiejś wojny kultystów w folklorystycznej Anglii 30 roku chyba. Wcześniej powstał bestiariusz, pełen niesamowitych potworów, z których ich interpretacji przez Kenneta Hyde'a. Jeśli chodzi o polską linię wydawniczą, już zapowiedziano, moi drodzy, wydanie właśnie największej kampanii spadkobiercy Maskiniara Lottepa, tylko lepszą. Ale was pewnie interesują, moi drodzy, gotowe scenariusze. I cóż mogę powiedzieć? Są one przepyszne. Twierdzę, że obecnie Chaosium, czyli firma produkująca Zew Cthulhu, trochę poszła na łatwiznę. Znalazła sobie jeden szablon robienia scenariuszy. Trochę nie chcę ryzykować, jeśli chodzi o takie elementy jak gore, jak horror. A jednak ta nisza wypełniona przez twórców do Tropic Cthulhu jest bardzo ciekawa. Ludzie mają niesamowite pomysły, ustawiają grę w różnych settingach. Druga wojna światowa, Cthulhu apokalipsa, czasy współczesne. Choć to może nie jest aż takie nadzwyczajne, ale rzeczywiście ludzie bawią się konwencją, ludzie bawią się tym, co mogą i te historie naprawdę warto poznać. Jest ich mnóstwo, oficjalne, do pulpy, do klasyka, przynajróżniejsze. Jest kilka naprawdę perełek, a ja w szczególności polecam zbiór Final Revelation, zawierające najbardziej lovecraftowe scenariusze, jakie tylko mogą być. Oczywiście są także dodatkowe podręczniki, pozwalające nam grać w starożytnym, dziwnym mieście Cthulhu, gdzie mity są na porządku dziennym i normalne życie miesza się z tymi potworami. A jest podręcznik pozwalający nam grać malarzami abstrakcjonizmu w 30-letniej Francji, a nawet Paryżu, gdzie krainy snów mieszają się z rzeczywistością. Widzę tu pewien schemat. Gdzie mieszają się z rzeczywistością i to malarze mogą wpływać na otaczający ich świat. Są także podręczniki, które dają nam zasady do grania, a powiedzmy podczas I wojny światowej, do robienia niesamowitych ekspedycji na całym świecie. Oraz mnóstwo innych dodatków, które już sami będziecie musieli odkryć. Ja naprawdę polecam, bo są tam takie perełki. Ale powiedzieć muszę także o konwersji. Bo pewnie niektórzy chcieliby pograć sobie Stancher z Zewu na jakiejś innej mechanice, na przykład na tej. I tak jest to jak najbardziej możliwe. Przerobienie Stancher z Zewu Cthulhu na Tropic Cthulhu jest banalne. Jest o tym rozdział w podręczniku. Ja osobiście grałem kilka kampanii z Zewu Cthulhu na Tropic Cthulhu i bardzo one wyszły. Ja polecam jak najbardziej i pragnę także powiedzieć, że granie Stancher na Tropic Cthulhu, na Zewie Cthulhu także nie powinno być problemem i także powinien się to zrobić, jeśli będzie postępować według zasad w podręczniku. Zostawiam na koniec takie rzeczy jak to, że w podręczniku znajduje się niedługi, ale dosyć obfity opis lat 30. XX wieku w Ameryce i troszkę na świecie, który odpowiednio wrzuca nas w ten jakże mroczny klimat. Scenariusz Kingsbury Horror, czyli dosyć proste śledztwo dla początkujących o bardzo, bardzo mrocznym twiście, a cały bestiariusz, który, tu trzeba powiedzieć, po pierwsze, nie zawiera statystyk przedwiecznych, trzymając nas w klimacie tym, że oni są nieodgadnieni i nie da się ich pokonać, oraz dającym nam bardzo różne interpretacje tych potworów. Mamy z przy najważniejszych potworach może z kilkanaście nawet interpretacji, czym może być dany potwór, bo o to chyba chodzi, że nie możemy zgłębić tego czegoś. Pokażę listę potworów, które możemy wykorzystać na naszych sesjach jako główny wątek, albo nawet i poboczny. Następnie mechanikę magii, która tutaj trochę została odsunięta na bok. Jest na szczęście dodatek, żeby sobie to urozmaicić, ale głównie magia jest dla narzędziem fabularnym. Choć przeciwnicy znajdą czar czy dwa, żeby zawrócić w głowie naszym bohaterom.
mechanika czytania ksiąg, która została uproszczona maksymalnie. 100 stron to jedna godzina. Jest wstępne czytanie i pełne czytanie. Rzutów nie ma, chyba że na stabilność. Następnie dostajemy kilka takich początkowych settingów, takich jak buciniści, to jest piękne tłumaczenie, buciniści Londynu, czyli setting, w którym gracze wcielały się w tytułowych bucinistów, tak szczerze nie wiem, bo czytałem angielską wersję, tak zakładam, w właścicieli sklepu z książkami, antykwariatu, który zbiera bardzo rzadkie księgi. I bohaterowie prawdopodobnie próbują na czyjeś zlecenie znaleźć księgę. Dostajemy setting na przykład, w którym doktor Armitage nam wysyła listy z przyszłości, albo nie wiem w sumie skąd. Wysyła listy, których nie pamięta, opisujących rzeczywistość. Ciekawostka, wyszła do tego oficjalna kampania, którą polecam. Jest także kilka wskazówek dla mistrza gry, jak zdesignować scenariusz, jak zarządzać scenariuszem, jak tworzyć NPC-ów i ogólne porady dla mistrza gry. I tak naprawdę tym małym, lecz kochanym systemiku to będzie praktycznie wszystko. Wszystko, czego potrzebujecie, żeby zgłębić niesamowite ślady Cthulhu. Czemu nazwali to na tropie Cthulhu? To nie wiem. Powinno być ślady Cthulhu. Nieważne! Śladem Cthulhu, to jest dobre. Nieważne. I to, moi drodzy, właśnie jest na tropie Cthulhu. Prosty, lecz kochany system, który może i wy pokochacie tak jak ja. Ja go serdecznie polecam i już nie mogę się doczekać zobaczyć was przy stole. Dzięki za wysłuchanie prelekcji Woja o Natropie Cthulhu. Zapraszam w naszym imieniu na nasze social media, Facebooka i Instagrama, a także zachęcam do obejrzenia naszych innych materiałów na YouTubie lub wysłuchania ich na Spotify'u.